Londyn, miasto, które nigdy nie śpi, pełne sekretów i tajemnic, ukrytych głęboko w jego zaułkach. W sercu tej mrocznej metropolii jedno nazwisko wywołuje respekt i strach – Sherlock Holmes. Detektyw, który widzi to, co niewidzialne, potrafi odczytać ślady, które nikt inny by nie dostrzegł. To właśnie w tej scenerii rodzi się historia, która na zawsze zmieniła literaturę kryminalną. Studium w Szkarłacie to opowieść o zbrodni, zemście i umiejętności dedukacji, dzięki której każdy, nawet najmniejszy szczegół, nabiera znaczenia. To historia, która sprawia, że zaczynasz patrzeć na świat zupełnie inaczej, szukając ukrytych znaczeń tam, gdzie inni widzą tylko chaos. Dziś tajemnica tej opowieści nabiera nowego, numizmatycznego wymiaru. Przeniesiemy się w świat ekskluzywnej kolekcji, gdzie każda moneta kryje swoją własną historię. Dzisiaj przedstawię Państwu pierwszą monetę z fascynującej nowej serii poświęconej Sherlockowi Holmesowi. Moneta Sherlock Holmes, Studium Szkarłacie, to nie tylko symbol detektywistycznej legendy, ale również prawdziwe dzieło sztuki, które zabierze nas z powrotem do wiktoriańskiego Londynu na trop rozwiązania kolejnej zagadki. Zatem już nie przedłużając, przejdźmy do omówienia monety. Na rewersie monety widzimy Sherlocka Holmesa, który siedzi na krześle z założoną prawą nogą na lewą. W prawej dłoni trzyma lupę, narzędzie, które od zawsze było jego nieodłącznym atrybutem, symbolizującym jego wyjątkowe zdolności dedukacyjne. Natomiast w lewej ręce trzyma książkę, a z ust wystaje fajka, element charakterystyczny dla tej postaci, podkreślając jego skupienie i głęboką analizę sytuacji. Na głowie ma czapkę z daszkiem, która stała się ikoną jego wizerunku. Choć nie jest bezpośrednio opisana w powieści Studium w Szkarłacie, czapka ta podkreśla charakterystyczny ubiór Sherlocka jako wybitnego detektywa, symbolizując jego przenikliwość i niezawodną dedukację. Po prawej stronie Sherlocka przy stole siedzi dr Watson, wierny towarzysz Holmesa, który z wyraźnym skupieniem obserwuje swojego partnera, wpatrując się w jego zamyśloną twarz. Watson to postać, która w książkach służy jako narrator wydarzeń i wierny pomocnik detektywa. W tle sceny widzimy dwóch policjantów, którzy wpatrują się w tajemniczy napis na ścianie, brzmiący Raish. Zgodnie z wydarzeniami opisanymi w Studium w Szkarłacie, Holmes wyjaśnia, że to słowo pochodzi z języka niemieckiego i oznacza zemsta. Napis ten, wypisany krwią na miejscu zbrodni, jest kluczowym tropem w rozwiązaniu sprawy morderstwa, który jest centralnym punktem fabuły. Cała scena rozgrywa się w pomieszczeniu, które oddaje charakter epoki. Widzimy stylowy stolik, krzesła, butelki, naftową lampę oraz charakterystyczną podłogę, co dodaje realizmu i przenosi nas do wiktoriańskiego Londynu. Ta starannie zaprojektowana scena doskonale oddaje mroczny i tajemniczy klimat śledztwa, którym zajmuje się Holmes. Na samej górze rewersu widnieje napis A Study in Scarlet, czyli tytuł powieści Studium w Szkarłacie, która wprowadziła świat w tajemniczy świat Sherlocka Holmesa. Na dole znajduje się duży napis Sherlock Holmes, co nie tylko podkreśla główną postać, ale również sugeruje, że moneta pochodzi z nowej, ekskluzywnej serii poświęconej przygodom tego legendarnego detektywa. Moneta została wzbogacona specjalną farbą reagującą na światło UV, co sprawia, że napis na ścianie staje się intensywnie krwisty, a ślad po prawej stronie monety nabiera wyrazistości pod wpływem naświetlania, podkreślając mroczny i tajemniczy klimat sceny. Na awersie monety umieszczono innowacyjną wstawkę 3D w kształcie lupy, nawiązując do charakterystycznego narzędzia Sherlocka Holmesa, symbolizującego jego niezwykłe zdolności obserwacyjne. Lupa skierowana jest na tajemnicze drzwi, co przywołuje klimat powieści Studium w Szkarłacie, gdzie każdy, nawet najmniejszy szczegół, mógł prowadzić do rozwiązania skomplikowanej zagadki. Tło awersu wypełnia piękny widok londyńskiego mostu, który podkreśla scenerię Londynu, gdzie rozgrywały się przygody słynnego detektywa. W górnej części monety umieszczony jest herb emitenta, a po obu jego stronach widzimy dwa węże, które są lustrzanymi odbiciami siebie. Węże te symbolizują mądrość, odrodzenie oraz ochronę, co odnosi się do zdolności Sherlocka Holmesa do przenikliwego myślenia, odkrywania prawdy oraz rozwiązywania zagadek, nawet tych najtrudniejszych. Na dole w otoku monety umieszczono nominał $5 jako oficjalny środek płatniczy. Dodatkowo widzimy nazwę kraju emitenta, którym jest Newey, rok bicia 2023, wagę monety 2 oz,
czyli dwie uncje trojańskie, oraz symbol i próbę srebra AG999. Podsumowując, moneta posiada wyjątkowo wysoki relief przekraczający 3 mm, co nadaje całej scenie trójwymiarowego charakteru i uwypukla wszystkie detale od postaci Sherlocka Holmesa po każdy element tła. Antyczne wykończenie dodatkowo podkreśla jej unikalny styl. Moneta została także wzbogacona o specjalny efekt wizualny, uszlachetnienie farbą reagującą na światło UV. Dzięki temu napis Reish oraz krwisty ślad na dole monety nabierają intensywnego czerwonego koloru pod wpływem naświetlania, co stanowi niestandardowy i wyjątkowy dodatek do tego numizmatu. Dzięki innowacyjnej wstawce 3D w kształcie lupy, ta moneta wyróżnia się na tle innych kolekcjonerskich egzemplarzy. Jest to pierwsza moneta z nowej serii poświęconej Sherlockowi Holmesowi, otwierająca fascynującą kolekcję opartą na jego przygodach. Przy bardzo ograniczonym nakładzie, zaledwie 400 sztuk na cały świat, moneta stanowi nie tylko piękny przedmiot kolekcjonerski, ale również ciekawą formę inwestycji, łącząc pasję numizmatyczną z możliwością przyszłych zysków. Tak więc, moi drodzy, mamy piękną monetę kolekcjonerską, która dołącza do mojej prywatnej kolekcji. Moneta, która zaskoczyła mnie jako pierwsza w tym roku swoim awersem. Menista Gdańska postanowiła umieścić innowacyjną wstawkę na awersie, co naprawdę dodało bardzo fajnego efektu wizualnego do całej monety i powiem Wam szczerze, że to będzie kolejna seria, którą będę kolekcjonować, którą będę chciał uzbierać w całości. Pamiętajcie, moi drodzy, wszystko co mówię w swoich filmach to oczywiście nie są żadne porady inwestycyjne, jest to tylko mój punkt widzenia, są to moje prywatne przemyślenia. W kolejnych odcinkach wlecą kolejne świetne monety super premium, ale też monety premium, na które Was już wszystkich serdecznie zapraszam, a na tą chwilę dziękuję Wam wszystkim serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!